Gdyby Jezus Chrystus żył w pozytywizmie, to w Biblii zamiast o tym, że po zamienieniu wody w wino został wiarygodną twarzą chrześcijaństwa, czytalibyśmy o tym, jak zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Vinarex Espezo, i stopniowo podbija rynek, korzystając ze swojej przewagi konkurencyjnej, polegającej na skrajnie niskim koszcie produkcji w porównaniu do dotychczasowych dostawców. Za największy cud takiego pozytywistycznego Jezusa Biblia uznawałaby miejsca pracy, które tworzy w swoich przedsiębiorstwach wytwórczych, a największym grzechem, za który musiałby w końcu oddać swoje spółki państwu w procesie nacjonalizacji, byłoby nieodprowadzanie podatków do kasy państwa. Wyobraź sobie najnudniejsze biadolenie uskuteczniane w trakcie obiadu rodzinnego przez twoją babcię, tłumaczącą ci, dlaczego wykształcenie jest ważne i musisz uczyć się, żeby w przyszłości wyjść na ludzi. Zwolnij je w swojej głowie albo zapętl tak, aby zamiast 15 minut trwało ostatnie 3 lata twojego życia i dodaj do niego 10 lat kolonii karnej spędzonej będąc zamknięty wewnątrz programu Excel, gdzie jedyną rozrywką, jakiej możesz się oddawać, jest kopiowanie danych i przenoszenie ich między tabelkami oraz używanie funkcji suma. W trakcie takiego fantastycznego eksperymentu myślowego doświadczysz więcej emocji, stworzysz więcej wspomnień i poznasz więcej świata, niż oferują ci razem wszyscy twórcy pozytywizmu. Serio. Artyści i twórcy z epoki pozytywizmu to ten jeden ziomek na wakacyjnej pizzy klasowej, który przychodzi do restauracji ze swoim jedzeniem. Dla pozytywistów lekarstwem na bujanie w obłokach, inspirowanie się metafizyką, kulturą ludyczną i fascynacją emocjami znaną z romantyzmu jest stworzenie dzieł kultury tak nudnych, że w trakcie poznania części z nich będziesz zastanawiać się, czy to na pewno dzieło sztuki, czy może przeglądasz właśnie paragon wujka z wizyty w Castoramie, albo jakimś sposobem dzieło, które analizowałeś albo analizowałaś, zostało podmienione przez kogoś na płytę chodnikową. Nieco przewrotnie, tak nie po kolei, za co każdy szanujący się pozytywista usunąłby mi pewnie internet, odpowiedzmy sobie na pytanie, jak to się stało, że społeczeństwo, czyli odbiorcy tekstów kultury, zaakceptowali treści tak skrajnie odbiegające od oferty serwowanej im w trakcie romantyzmu. Dlaczego? Po pierwsze, wynika to z prostego faktu, że jak przekonał się każdy inwestor w kryptowaluty, nawet najlepszy pomysł czy rozwiązanie po pewnym czasie stają się męczące. I w miarę jak ludzie przyzwyczajają się do ich obecności, pragną po prostu jakiegoś powiewu świeżości. Jako ludzie kochamy zmiany. Często atrakcyjna jest dla nas sama zmiana, sam fakt, że jest po prostu inaczej niż było przed momentem, a niekoniecznie to, co za nią idzie. A po drugie, i w sumie znacznie ważniejsze, koniec epoki romantyzmu wiąże się z ogromną, i to serio, po prostu gigantyczną falą rozczarowania w praktycznie całej Europie. Wszystkie te idee, piękne pomysły i pochwały wolności czy równości w ogóle nijak się miały do otaczającej XIX-wiecznego obywatela czy Europejczyka rzeczywistości. Romantyzm był jak taki wielki transparent z hasłem "Wszyscy powinni być wolni", wywieszony na dziedzińcu więzienia o zaostrzonym rygorze. No bo takim Polakom przez prawie 100 lat kolejni artyści tłoczyli do głowy, że wolność i równość jest tuż za rogiem. A w międzyczasie kolejne pokolenia Polaków zaczynały grę w Minecrafta na dalekim Uralu. A co no? Chociaż na kanale opracowuję osobno temat polskiego pozytywizmu, zasygnalizuję już tutaj jedną rzecz, bo jak na razie kontrastuje pozytywizm do poprzedniej epoki, zamiast skupiać się na tym, co faktycznie twórcy tego okresu robią. Ale skupienie się na tym kontraście ma wartość, ma znaczenie, dlatego że jest on bardzo różny i momenty przejścia między epokami zależą bardzo mocno od tego, gdzie się znajdujemy na mapie. Społeczeństwa europejskie, zwłaszcza te najbogatsze ośrodki kultury na zachodzie kontynentu, doświadczą na przykład przede wszystkim frustracji i rozczarowania romantyzmem w kontekście braku wystarczających odpowiedzi na pytania dotyczące otaczającej nas po prostu rzeczywistości. Wiedza empiryczna, uniwersytety, nauki ścisłe, one wrócą na zachodzie do łask, bo ludzie po latach mamienia tym, że w ogóle odpowiedź na każdą pytanie mają strzygi na bagnach czy jakieś lilie wodne, stwierdzą, że dziedziny ścisłe są coraz bardziej potrzebne i zaczną się one w pewien sposób naturalnie znajdować w samym centrum dynamicznie rozwijającego i bogacącego się świata. W naszym kraju, chociaż tutaj znowu polecam przede wszystkim odcinek o pozytywizmie w Polsce, serio polecam z całego serca, rozczarowanie dotyczyć będzie jednak przede wszystkim wysiłków wyzwoleńczych, no chociaż te przeplatają się w sumie z takim nurtem jak edukacja, nauka i celebracja rozumu, no w pewnym sensie to się pokrywa. Wreszcie epoka realizmu albo pozytywizmu w Europie zbiegła się ze zmianami społecznymi i rozwojem tzw. rewolucji przemysłowej.
Wiek XIX w niektórych podręcznikach określa się mianem wieku pary albo wieku żelaza. No, obie te nazwy wskazują bezpośrednio na rozwój przemysłu, wzrost jakości życia i zamożności przeciętnego Europejczyka. Tutaj jest mój najmniejszy kibel, który jest moim kiblem ulubionym, proszę bardzo. Ale no właśnie, już przejdźmy do tego, co tygryski i egzaminatorzy CKE lubią najbardziej, czyli głównych nurtów epoki. W drugiej połowie XIX wieku na europejskie salony wróciła miłość do rozumu i rozumowania będącego efektem logicznego wysiłku realizowanego w oparciu o naukowe założenia. Co? Tak, wiem, to zdanie było obrzydliwe i paskudne, ale taka jest prawda. Tak jak ten jeden uczeń, olimpijczyk w klasie, którego nauczycielka traktuje jak chodzącego półboga, tak status niebiański uzyskali w społeczeństwie naukowcy. Jak grzyby o 4 rano w sekretnym miejscu twojego dziadka, w całej Europie powstały i rozwijały się uniwersytety, zwłaszcza akademie techniczne. Dodatkowo obok uczelni tworzono towarzystwa naukowe, towarzystwa przyjaciół nauk, koła naukowe, koła sympatyków nauki i tak dalej. No, tworzono różne instytucje z nauką w nazwie. Mała ciekawostka od kanału Puchacz, czas pozytywizmu to też rozkwit idei muzeów, które zaczynały jako wystawy dorobku technologii i techniki, na których XIX-wieczni Elonowie Muskowie chwalili się swoimi lampami albo jakimiś, nie wiem, złączkami do powozów dla konia. Wow! Odkrywanie praw logiki i opisywanie rzeczywistości ma swoją nazwę i jest to znane ci już pewnie bardzo dobrze z innych moich materiałów, racjonalizm, zakładający, że głównym źródłem poznania jest właśnie logika i dowody, które da się zweryfikować. Przyjrzyjmy się jednak głębiej temu pojęciu, bo czy tego chcesz czy nie, właśnie tam poprowadzi cię podręcznik, nauczycielka, a jak jesteś ambitny, nawet artykuły naukowe na temat epoki. Według klasycznych racjonalistów rozum jest najdoskonalszym źródłem poznania. Kropka. Pozytywiści po to, żeby odciąć się jeszcze wyraźniej od romantyków, idą z reguły o krok dalej i mówią, że rozum to jedyne źródło poznania. W pozytywizmie rodzi się po prostu taka myśl, że jakiekolwiek zważanie na emocje, dopuszczenie choć tyci uczucia w procesie podejmowania decyzji, doprowadza do katastrofy i całkowicie zmienia wynik procesu myślowego. I jeśli masz więcej niż 15 IQ, to pewnie wiesz, że to też nie jest dobra droga, żeby poznawać rzeczywistość. Racjonalizm pozytywistyczny w Europie przybrał twarz tak zwanego pozytywizmu naukowego, którego głównym promotorem był gość o nazwisku Comte albo Comte, czyli taki francuski humanista od wszystkiego i w ogóle taka supergwiazda epoki. Każda epoka ma kogoś takiego. On sam widział i doświadczył bezpośrednich konsekwencji rewolucji w młodości, przez co przez resztę życia nienawidził każdej formy zmiany i atakował każdą formę zmiany, jaka tylko istniała. Jest on też swoją drogą autorem sformułowania pozytywizm jako takiego, które używał przy określaniu swojego podejścia do świata. On był takim OG pozytywistą. Będzie dobrze. Dla niego, jak i obecnie dla twojej nauczycielki albo egzaminatora CKE, filozofia pozytywna to taka nauka, której celem jest poszukiwanie niezmiennych, twardych praw rządzących światem przyrody, no i światem społecznym w oparciu o fakty, a więc wykluczając wszystkie metafizyczne rozwiązania i spekulacje. Pozytywiści, jako coś, co da się zamknąć w ramy liczby i wzorów, traktują nie tylko przyrodę, ale także nauki społeczne właśnie. Efektem takiego założenia jest stworzenie nowej dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia. Także tutaj kolejna ciekawostka. Socjologia powstała w pozytywizmie. To jednak tylko jeden z wielu przykładów, jak pozytywiści, dziedziny dotychczas zarezerwowane dla wiary albo powszechnej wiedzy ludu, chcieli badać naukowo i traktować właśnie racjonalnie. Dodajmy do tego zbioru tendencji rozwój metody naukowej jako takiej, która w pozytywizmie odeszła od pojęcia weryfikacji teorii naukowej na rzecz falsyfikacji. I szczerze to nie musisz na tym etapie tego pamiętać, ale przyda ci się wiedza, że takie postawienie sprawy z automatu wycina rozważania praktycznie 90% wszystkiego, o czym ludzie myśleli do tej pory, że jest prawdą, no i 99,9% wszystkiego, co powstało w trakcie romantyzmu. Osoby, które cieszą się z moich treści, mają możliwość wsparcia mojej działalności w serwisie Patronite. Zakres finansowy wsparcia jest bardzo szeroko rozbity. Zaplanowałem to w taki sposób, że nieważne, czy prowadzisz swój własny startup technologiczny, czy też niczym święty Aleksy, twoim głównym zadaniem w ciągu dnia jest obserwacja renowacji schodów, będziesz w stanie przyczynić się do rozwoju tego kanału i przy okazji upewnić się, że faktycznie jem, piję oraz śpię. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć,
wesprzeć, zapraszam na Patronite. Dzięki. Nauczycielka albo sprawdzian z epoki może w trakcie omawiania realizmu zaatakować Cię jednym z pojęć, które składają się na to, jak hasłowo skategoryzowaliśmy taki styl myślenia. Z realizmem i realizmem naukowym już sobie poradziliśmy i zrobiłem to w sposób dość rozległy. Na resztę pojęć z epoki postaram się przeznaczyć maksymalnie 15 sekund, czyli dokładnie tyle, na ile zasługują. Mamy więc takie hasło jak ewolucjonizm, czyli mądrą nazwę na pogląd, który wszyscy znamy, zgodnie z którym rzeczywistość i jej stan obecny mogą być wyjaśnione jako rezultat rozwoju, czyli po prostu ewolucji. Naturalizm to z kolei kierunek w literaturze i sztuce, którego głównym założeniem było wierne rejestrowanie zjawisk życia i bez selekcjonowania. Taki realizm, tylko że dla Twojego kolegi z ESP. Organicyzm to z kolei pogląd filozoficzny, według którego cała natura stanowi różne struktury, odrębne dziedziny, które wymagają odrębnych narzędzi. To znaczy, że jeśli ktoś zna się na przykład na, nie wiem, rzekach, to już nie może znać się na drzewach, albo jest mało prawdopodobne, że się na nich zna. A jak ktoś zna się na przykład języku polskim, to jest 100% prawdopodobieństwo, że nie zna się na niczym. Poza tym mamy jeszcze scjentyzm, czyli w sumie realizm, tylko że w innych słowach. To też jest pogląd filozoficzny, który głosi, że uzyskanie prawdziwych informacji o rzeczywistości jest możliwe tylko dzięki nauce. Czyli to hasło streszcza wszystko, co do tej pory powiedziałem w sumie. I wreszcie jest też superpozycja, jaką jest utylitaryzm. To jest doktryna filozoficzna, czyli taki zbiór różnych nurtów filozoficznych, głosząca, że to, co jest pożyteczne, jest dobre. Utylitaryści mówią, że miarą słuszności postępowania jest użyteczność skutków. Innymi słowy, cel uświęca środki. Utylitaryzm bezpośrednio kontrastuje z romantycznym przekonaniem, że należy robić to, co czujemy, że jest dobre i w co wierzymy, że jest właściwe. Pozytywiści mówią, że nie ma to żadnego znaczenia i chodzi tylko o to, żeby na koniec zgadzał się Excel, albo stan konta, albo żeby zgadzało się państwo. Na przykład w kontekście polskim, co nie, żeby powstało państwo. Polska, kurwa! Jak każda epoka, druga połowa XIX wieku musi mieć swój gatunek, który jak w soczewce skupi wszystkie cechy i nurty ważne dla społeczeństwa tamtych czasów. W przypadku realistów będzie to twór znany nam jako, tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, powieść realistyczna. To taki eksperyment społeczny, to mówiąc najprościej. Jej najjaśniejszym przykładem jest ukochana przez kanał Puchacz lalka, ale przykładem literatury europejskiej, bo to w końcu film o realizmie europejskim, może być chociażby Zbrodnia i kara. Realizm w znaczeniu literackim rozumiany jest jako próba ścisłego odwzorowania i takiej obiektywnej prezentacji rzeczywistości. Powieść realistyczna to ten wyjątkowy rodzaj lektury, przy którym po 2 godzinach czytania orientujesz się, że dalej jesteś na etapie opisu szafki znajdującej się w pokoju głównego bohatera, a przed tobą jeszcze cały rozdział tłumaczący ci, dlaczego twój bohater jest dzisiaj smutny i czuje się zagubiony i trochę wyobcowany swoją przeciętnością. A co no... Artyści w tym gatunku stoją w ciekawym rozkroku. Z jednej strony opowiadają o przeciętniakach, ludziach, którzy z definicji nie powinni się wyróżniać. Mają służyć do tego, żeby społeczeństwo mogło się z nimi utożsamiać i rozumieć ich rozterki. Z drugiej jednak strony starają się edukować, pokazywać poprawną postawę i fascynujące, 7-wymiarowe przemiany postaci. Prawie każdy utwór pozytywistyczny to prezentacja szerokiego obrazu społeczeństwa. Historia dowolnego bohatera, na przykład Raskolnikowa ze Zbrodni i kary, to dla Dostojewskiego tak naprawdę tylko pretekst. Dla pokazania obrazu rosyjskiego społeczeństwa tak, jak mu się wydaje, że ono wygląda. Historia Raskolnikowa to taki wytrych, żeby opowiedzieć o napięciach społecznych, dynamice władzy, biedzie, nierównościach i wszystkim, co autor doświadczył, co akurat leżało mu na sercu i co sobie wymyślił, że jakby jest faktycznie reprezentacją tego społeczeństwa. I w tym miejscu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że pozytywizm w tym obrazie jawi się jako coś niezwykle nudnego i trudnego, co jest zresztą prawdą, pomocna dłoń od kanału Puchacz. Jeden z najwybitniejszych autorów, który właśnie posługiwał się moim zdaniem bardzo przystępną powieścią realistyczną, jest Charles Dickens, a taka najbardziej charakterystyczna pozycja w jego, no nie wiem, zasobniku, repertuarze, ekwipunku, to opowieść wigilijna. To jest właśnie taka typowa powieść realistyczna, z całą charakterystyką postaci, świata przedstawionego i podziałów społecznych. Dodatkowo w opowieści wigilijnej znajduje się nawet ironiczna prezentacja świąt bożonarodzeniowych, w której autor obdziera je z całej magii, kwestionuje znaczenie i sens. I to wszystko po raz kolejny cechy już nie tylko powieści realistycznej, ale całej epoki realizmu europejskiego. Także gorąco polecam, bo na tle wszystkich innych pozycji, takich jak na przykład lalka, opowieść wigilijna wydaje się naprawdę przystępna i w ogóle fajna. Polecam. W drugiej połowie XIX wieku także malarze uznali, że wezmą udział w eksperymencie społecznym polegającym na czynieniu tematyką swoich dzieł najmniej ciekawych i najbardziej pospolitych elementów działalności ludzkiej. I tak najwybitniejsze dzieła, takie symbole tej epoki w kategorii malarstwa, noszą na przykład nazwę Kobieta przy piecu.
co? Siewca. Łódź rybacka. Albo Siewca 2. Tak, Siewca 2, dlatego że Jean-François Millet, czyli jeden z symboli malarstwa w epoce, tak bardzo ucieszył się ze swojego dzieła pod tytułem Siewca, że po 15 latach zrobił drugą wersję. Stop it. Get some help. Serio, jakby mógłbym to wymyśleć na potrzeby zobrazowania tego, jak nudny był pozytywizm, ale to się serio stało. Nawet przy absolutnym wyjściu z roli hejtera, przy dobrodusznym i pełnym zrozumienia dla kontekstu historycznego podejściu, zestawienie romantycznego zobrazowania wolności, która w bitewnym szale wiedzie lud na barykady, z panią stojącym przy piecu, nie wypada zbyt korzystnie dla pozytywizmu. Na początku lat 60. do głosu doszedł jednak impresjonizm. To jest nowy kierunek w sztuce, który inicjuje Manet, czyli twórca śniadania na trawie, oraz Monet, którego znamy doskonale na przykład za sprawą ślicznego, serio ślicznego, Wschodu Słońca. Ci malarze poszukują tematów do swoich dzieł w plenerze. Impresjonistów interesuje olśnienie, gra światłocienia i indywidualne wrażenie. I wiele innych rzeczy, których na pewno nie zapamiętasz i w ogóle na nic ci się nie przydadzą. W każdym razie pozytywizm to taka wielka czarna dziura artystyczna, z której jakimś cudem narodził się impresjonizm. Dla równowagi i dziennikarskim, albo raczej w sumie youtuberskim obowiązkiem, dodam na koniec uwagę, którą dodaję w sumie na koniec prawie każdego rantu na każdą epokę albo jakiś tam okres. Jeśli mielibyśmy ułożyć epoki w kategorii sztuczności podziałów, to realizm europejski byłby bardzo, bardzo wysoko. Przypada on bowiem na okres, gdzie do głosu już zaczyna dochodzić prasa, są często publikacje papierowe, edukacja robi się powszechna, a nurty filozoficzne oraz społeczne wylewają się z tkanki społecznej, jak pot z maturzysty w trakcie wypracowania z lalki. Doskonałym przykładem takiej przeciwstawnej względem prawie wszystkiego, co opisałem wyżej, a również przypadającej na ten okres postawy, były wszystkie prace filozoficzne Sorena Kierkegaarda. Filozof ten był przeciwnikiem racjonalistycznego systemu Hegla, chociaż udało mu się to jakimś sposobem połączyć z odrazą do romantycznego panteizmu. Opowiadał się za subiektywizmem i stał na stanowisku, że refleksja filozoficzna nie może się posługiwać abstrakcyjnymi pojęciami, które są po prostu jego zdaniem zbyt ogólne. No i spoko, to brzmi pozytywistycznie, czy pozytywnie, hehe. Będzie dobrze. Ale z drugiej jednak strony uważał, że całe doświadczenie filozoficzne powinno być rozpatrywane z perspektywy stricte ludzkiej. Czyli z jednej strony domaga się konkretów, z drugiej stawia w centrum całej filozofii człowieka. Jak jakiś, no nie wiem, święty... jakiś święty ze średniowiecza. To tak tylko, żeby pamiętać, że świat i też wytwory kultury, a na pewno epoki literackie czy jakiekolwiek historyczne, nigdy nie są czarno-białe i wszystko, czego się uczysz, jest jakby palcem po wodzie. Powodzenia. Będzie dobrze. Ten pozytywny akcent to jest doskonały pretekst do tego, żeby zaprosić Cię do innych moich materiałów. Zapraszam Cię przede wszystkim do materiału poświęconego pozytywizmowi albo realizmowi w naszym krajowym wydaniu. To jest bardzo ciekawy przypadek, w którym jakaś epoka u nas w Polsce przyjmuje dużo bardziej skrajną, dużo bardziej porąbaną i bardziej wykrystalizowaną taką charakterystyczną formę. Polska góra! Także gorąco, bardzo gorąco Cię zapraszam zarówno do pozytywizmu, jak i każdego innego mojego materiału na kanale. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dzięki, że oglądasz moje rzeczy.